Czy spotkam osobę z przeznaczenia? Czytanie walentynkowe z kart Tarota. Takie zadanie, takie pytanie, taką wróżbę dam dzisiaj kartom Tarota, ponieważ chcę zobaczyć dla wszystkich singli, którzy niestety być może nie mają partnera, nie będą przeżywały pięknych walentynek, czy jest szansa poznać kogoś nowego. Proście również, afirmujcie i medytujcie, wizualizujcie waszego kochanego partnera, którego chcecie poznać. Proście świętego Walentego, by wam w tym pomógł, czyli święty Walenty, patron wszystkich zakochanych, patron miłości, proście, by was wspomógł, by wam pomógł po prostu w znalezieniu odpowiedniego partnera, odpowiedniej partnerki. Oczywiście witam kochanych subskrybentów i wszystkich nowych słuchaczy na moim kanale. Bardzo zapraszam, serdecznie zapraszam wszystkich do nowych subskrypcji mojego kanału i do codziennych odwiedzin na czytaniach walentynkowych. Proszę również o komentarze, o zaznaczenie waszej obecności na moim kanale. Proszę, dajcie znak, krótkie zdanie, krótki wyraz, smajlik, że jesteście, że patrzycie, że oglądacie. Bardzo mnie to inspiruje, cieszy. No po prostu jestem szczęśliwa, że tu tyle was tutaj jest. Kochani, proszę też o lajki. Zapraszam was również na czytania walentynkowe prywatne, na wróżby indywidualne, które robię przez WhatsApp, Messenger, Skype, na podstawie waszych prywatnych dat urodzenia i zdjęć oraz konkretnych pytań do kart. Pytania możecie mieć rozmaite, nie tylko o miłości oczywiście. Zapraszam na wróżby indywidualne. Dzisiaj, czy poznam kogoś z przeznaczenia? Talia kart Tarota, autorki niemieckiej Angeliny Schulze. Zapraszam na czytanie. Karty są już oczyszczone, potasowane i wybrane. Czy poznasz kogoś z przeznaczenia? Tutaj już w przełożeniu kart Tarota widzimy, kochani, Bube der Stäbe, czyli paś buław. Tak, poznasz kogoś być może młodszego od siebie, być może jeszcze taką osobę młodą, duchą, witalną, energiczną, seksowną, atrakcyjną, gdzie może być nowy początek. Nowy początek to też symbolika tej karty. Czyli jakiś nowy początek jest tutaj już rzeczywiście w zanadrzu. Coś się zacznie, jakiś nowy impuls, nowa znajomość, która ciebie być może zadowoli, zauroczy, nowe możliwości się pokażą, nowa szansa na poznanie właśnie kogoś, kto będzie bardzo charyzmatyczny, energetyczny, seksualnie tutaj bardzo witalny, tak? Młoda osoba, no albo bardzo taka rzeczywiście energiczna, tak? Aktywna, bardzo temperamentna, która będzie zachwycona wszystkim wami, wszystkim wokoło. Być może jest to również ktoś, kogo poznacie, kochane single, kochane osoby samotne, spod znaku lwa, barana lub strzelca. Zobaczmy, co powiedzą jeszcze do tego karty. Ktoś, kogo będziecie podziwiać w pewnym sensie, i też ten ktoś będzie was podziwiał. Karta trzech talarów, czyli trzy monety, to karta podziwu, respektu. Być może ten ktoś podziwia was już, obserwuje, no, zasługujecie na duży respekt z jego strony, lecz macie wy sami duże blokady. Te blokady, osiem mieczy, musicie tutaj pokonać, by w ogóle poznać kogoś nowego, by w ogóle zacząć jakąś nową znajomość.
Tutaj jest as buław, czyli rzeczywiście szansa, że coś, kogoś, ktoś podsuwa Wam jakby tutaj pod nos, czyli los uśmiecha się do Was i widzicie, zaczyna się coś nowego. Ważne, by Wasze działania poszły w odpowiednim kierunku, byście wzięli sprawy w swoje ręce, byście równie energicznie, aktywnie byli ustosunkowani w stosunku do kogoś nowego, kto się zjawi, kogo Wam tutaj podsuwa właśnie los. Szanse na nowy początek, na wzrost jakiś właśnie tutaj, nie wiem, znajomości, tak? Szanse, by coś nowego zacząć, szanse, by się otworzyć, by rozwinąć właśnie z kimś jakąś znajomość, jakąś, no nie wiem, tutaj jakiś romans, czy jakąś przygodę seksualną nawet, bo też jest buława, tak? Buława to jest też symbol seksualności, czyli być może tutaj coś seksualnie się bardzo pięknie dla Was zacząć. Jakaś znajomość, gdzie będzie też to przepełnione właśnie atrakcyjnością, seksualnością, pociągiem, właśnie jakąś chemią, tak? Silną. Na pewno jest tutaj szansa na coś nowego, na nowy początek, na rozwinięcie się jakiejś znajomości, tylko że pod warunkiem, jeśli puścicie swoje blokady. Ponieważ macie, jest jakbyście byli w swojej klatce mentalnej, w swojej klatce jakiejś takiej, nie wiem, czy wasze normy wychowania, czy jakieś, nie wiem, żelazne tutaj po prostu pęty, żelazne reguły, żelazna duma nie pozwala wam, by się otworzyć, by być spontanicznym, lekkim. Musicie jakby zlikwidować te pęta, tak? Te blokady, te jakieś takie zasady dziwne, tak, żelazne, nie wiem, które Was tutaj ubezwładniają i zauważyć szansę, którą podsuwa Wam los. Także jeśli pokonacie swoje własne blokady i swoją własną klatkę mentalną, otworzy się jakaś nowa szansa, kochani. The Craft to i Zweikelsie, wow, czyli miłość, wow, kochankowie, miłość, romans, seksualność, piękna, duża seksualność, poprzez jakby takie, nie wiem, siłę lwicy, lwa i łagodność baranka możecie właśnie tutaj wzbudzić w swoim potencjalnym nowym partnerze jakąś taką wielką seksualność, ogień, tak? Też musicie walczyć o tą miłość. Musicie walczyć, by ta miłość się rozrosła, rozkwitła. Tutaj jest są dwa kielichy, które mówią o pięknej energii damsko-męskiej, która przepływa w nieskończoności, która się uzupełnia. Xinjiang, właśnie ta energia damsko-męska spaja się w jedno. Tutaj karta kochanków, miłości, czyli poznacie kogoś na pewno z przeznaczenia. Natomiast dziewięć buław na koniec tego czytania tutaj mówi o tym, że pomimo, że kogoś poznacie, który będzie Was podziwiał, respektował, nie zapominajcie tutaj bronić swoich własnych przekonań, swoich własnych priorytetów, pryncypiów, wierzeń, reguł, wartości, czyli nie zostawiajcie poprzez jakąś nową osobę samego siebie, nie wyrzekajcie się swoich wartości i samego siebie, pokażcie swoją osobowość, swoje pryncypia i ta osoba będzie to podziwiać, czyli jakby nie zmieniajcie się dla kogoś nowego, kogo poznacie. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że macie bardzo dużą, to już mówiłam o blokadach, tak, które Was jakby tutaj uwięziły wręcz w swojej własnej klatce, ale tutaj też ta karta mówi też o blokadach i też o tym, że macie straszne lęki przed byciem zranionym, zranioną jeszcze raz, ponownie, być może jakiś zły bagaż doświadczeń, który ciągnie się jak kula u nogi, tak, i chcecie po prostu jakby tutaj bronić swojej niezależności, ponieważ boicie się, macie ogromne lęki, by nie być jeszcze raz zranionym, zranioną.
by znowu nie przeżyć jakiś zawód miłosny, jakiś zawód w Waszych doświadczeniach miłosnych. Tak więc po prostu te lęki musicie pokonać i blokady musicie również pokonać, ponieważ boicie się zmian. Jakby bronicie się tutaj rękoma i nogami, by nadeszły w Waszym życiu jakieś zmiany. Strasznie lękacie się wszelkich jakichś tutaj zawirowań, zaburzeń, zmian w Waszym życiu. Nie chcecie nic też zostawić ze swojego życia, trzymacie się kurczowo, jakby no macie przede wszystkim właśnie tutaj, co mi bardzo energetyzuje, to jest lęk przed byciem zranioną, zranionym. I to właśnie jakby Was ogromnie paraliżuje, wręcz blokuje. Więc te blokady, te lęki musicie pokonać, zostawić, oczyścić, by w ogóle poznać rzeczywiście jakąś osobę z przeznaczenia, która jest tutaj, która przyjdzie, która będzie Was respektować, która będzie bardzo miłosna, seksualna, bardzo tutaj aktywna. Także ktoś tutaj się rzeczywiście zbliża do Waszego życia, ale nie bójcie się zmian, nie bójcie się nowych doświadczeń, otwórzcie się na coś zupełnie nowego i na nową osobę. I przestańcie się lękać. To była odpowiedź na nasze pytanie w walentynki dla wszystkich osób samotnych i singli. Dziękuję serdecznie wszystkim słuchaczom. Zapraszam Was w tym tygodniu na czytania walentynkowe. Do usłyszenia już wkrótce.